kurwa się popsuło. Majster naprawi. Siema wałki i korby. Już nie mówię pany i panewki, bo się zanudzi. Teraz będą wałki i korby. Proszę, ja was startuję właśnie maszyną z Rańca. Muszę jechać na komendę, wyjaśnić, dlaczego zawiozłem do gminy stare, nowe amortyzatory, można powiedzieć, i czekoladę w zamian za takie równe drogi. Taki prezent dałem gminie. Witam pana. Przyniosłem prezent na pani wójt. Czekoladę. Proszę zabrać. No ja prezentu się nie oddaję, świąteczko. Proszę zabrać mojej wójt. To niech pan dzwoni. Wesołych świąt. A ogólnie to nie będziemy o tym rozmawiać. Naprawiłem Volvo, bo był problem, kurwa, jebana nie chciała odpalić. Miała problem, albo ją coś zatykało i w ogóle nie. A teraz chodzi prawie jak zegarek. Ogólnie chciała się wkręcić, nie chciała się wkręcać, nie? Jechałem normalnie, to wszystko okej. Chciałem jej dać trochę miodu, no to suka się nie wkręcała, nie? Raz się wkręciła, wyssała wszystko, co w filtrze, a potem czkawka. No i wczoraj u Jaca Garagę. To leci. No leci. No teraz to pusto tam jest w przewodach, nie? Ty Jaco, teraz to cokolwiek... A chuj. A nie. Nie, teraz się napełnia, zobacz ja co. A wcześniej to za chuja. Dobra. Ja muszę pomacać tą kurwą przystawkę, że zacyca złapie. No, teraz to jest bajeczka. Nie, teraz to będzie 200 szedł. No, wcześniej to za chuja nie chciała. Nie chciała się nawet na ten. Nie leciała ropa, nie? Tak jak widać, coś tam na filmiku. Właśnie, że naprawił samochód, bo okazało się, że przewód cały był niedrożny od dołu, nie? Więc wyszło zajebiście jeden problem mniej, bo kurwa, jak samochód się jebie, to powiem wam, że wszystko się jebie, bo wtedy tak, ani podjechać nigdzie, no tak nie lubię tego bólu, jak samochód jest spierdolony. Każdy pewnie to zna z was, jak samochód jest zjebany, to normalnie człowiek się czuje, przynajmniej facet lub kobieta, ale w większości facet bardziej to przeżywa i czuje się naprawdę, jakby miał jakąś gorączkę. O, i właśnie kurwa, mam też i... Gorączkę to może nie, ale kaszel, napierdala, katar. Wczoraj chyba byłem trochę chory. No już chyba choruję od tej braku jazdy, nie? Bo już bym sobie pozapierdalał, pojeździł sobie, pobawił się samochodem, a tak to Morświn stoi, kurwa. Stoi jak na jakimś kazaniu. Stoi u Jaca Garagę. No i można powiedzieć, że wrasta w ziemię. Tam radio sobie jeszcze jakieś graty z niego wyjmuje na zamiankę, na chwilę tylko, bo jego te BMW kuleje. No i tak doszedłem do wniosku, nie? Jak zobaczyłem na tego Morświna, ile on przeżył już w ogóle, nie? Że mi się nie opłaca już tak naprawdę pchać w niego kasy. No bo samo to, że inwestuję w tak jakbym budował dom, jakieś wstawiał nowe okna, kurwa, zajebiste, jakieś parapety pozłacane, nie? Do domu, który jest zbudowany na już ciężkim gnoju, nie? Na krzywym fundamencie, że jak wiatr zawieje, to się rozpierdoli, więc doszedłem do wniosku, że lepiej będzie, jak sobie będę darował z Morświnem. I druga sprawa, nie sprzedaję go. Ta buda to będzie, kurwa, gdzieś powieszona, tak żeby z daleka było widać, że to jest Morświn i on przeżył tyle i tyle. Można powiedzieć, że ja mu nagrobek nawet pierdolną. Ale dobra. No i ten silnik będzie wyjęty. Mam nadzieję, że go nie przegrzałem. Chuj, jak w Goławinie jeździłem, no to dostał w ciry. I ta, nie wiem, czy to będzie wina wiskozy właśnie. Teraz będą takie różne zabawy z tym samochodem, że będę szukał budy. Jak ktoś ma budę, to niech się odzywa, na gdzieś tam napisze na fanpage'u czy coś. Fun pagę, to z chęcią zobaczę. No wolałbym, wiadomo, jak każdy, nie? Tylko za darmo to nic nie ma, dlatego mówię, że coś tam wiadomo, będzie można dołożyć i wolałbym, żeby już było coś tam porobione. Ja nie mówię, że musi być klatka i od razu full zestaw na
Drift Open, bo to się kurwa, no nie ma takich rzeczy, nie? Po prostu chciałem taki samochód, żeby jak najmniej przy nim zrobić, po prostu zesłapować silnik i jeździć, to by było super, nie? Nie liczę na jakieś kubły, ale jakby były kubły, to bym się wcale nie obraził. Wręcz powiem inaczej, gorączka by mi przeszła, taka delikatna. Taka wiosenno-zimowa handra. Więc tak to wygląda. Pany i panewki. I po prostu no będę robił już. Teraz tak doszedłem do wniosku. Powiem wam, że samochód... Tak, doszedłem do wniosku, że samochód, jak chcesz katować to porządnie, to musisz mieć dwa samochody. Jeden do jazdy na co dzień, drugi do katów i najlepiej szwagra, który ma prawko albo lawetę i jeździsz na przypał i wolisz sobie gruzika swojego, nie? Doszedłem do takich wniosków. Do następnych wniosków, jakich doszedłem sam, choć wiedziałem, że inni tak robią, to zrobić samochód tak, żeby się nie rozpierdalał. Czyli jak już coś robisz, to nie kupujesz kurwa wahaczy za 80 zł za sztukę chińskich, które i tak wytrzymały w morświnie trochę, tylko kupujesz już ten poliuretan, tylko widzicie, kupujesz, tu jest magiczne słowo, kupujesz, kurwa, wszystko da się kupić, tylko weź, kurwa, na to zarób, nie? Więc powoli wolę sobie zrobić ten samochód i jak już pojadę gdzieś nim, gdzieś go tam na tej lawecie zawiozę, to będę miał frajdę, że nic mi się nie rozpierdoli, choć zawsze się coś rozpierdoli, też mam takiego farta, nic nie jebni, to będzie jeździć, nie? Naprawdę, bo nawet nie wiecie, jak to jest wkurwiające, jak jedziecie 200 km, wjeżdżacie na przykładowo tor, 5 minut jazdy i samochód rozjebany. Na pewno znacie ten ból. I to jest właśnie kaszanik tak zwany. Tak to wygląda. Już wolałbym, żeby było naprawdę sztos. Tak, no, taki sztos kompromis. Co tam, gdzie tam można coś ulepszyć, żeby było sztywniejsze i mocniejsze i szybko nie wypadło. Tak powinno być zrobione. Tak samo kubły też, wolę mieć już kubeł dla siebie, a nie dla tarła, bo tamten był wersja casual edition. No i normalny kubeł, gdzie kurwa będę schowany w nim, jak będę dachował, tfu, no to nie ten, to mi się, to nie będę latał jak ten, jak kulki w grzechotce, nie? Więc mam taką nadzieję, że wszystko się uda. Powoli. Kachu i do piachu. No i jeszcze jest akcja, proszę ja was. Live ruszyły, nie? It's my life. Taki live, że pierwszy live jak puściłem, kurwa, kawę sobie jebnąłem, trochę tak pomyślałem, mówię, kurwa, obejrzy mnie trochę ludzi, nie? I tak, no nie wiem, może się jakoś trzeba przygotować. Ale zaraz to szybko gdzieś się rozwiała ta myśl i myślę, oj tam leci, wziąłem łyka kawy i jadę z tematem. No i wyszło zajebiście. Ja tak uważam, nie? A potem zrobiłem drugiego live'a, gdzie było losowanie. I to takie losowanie, nie chciało mi się losować, to żebym zrobił losowanie. Każdy, kto ogląda live'a, to widział moje zajebiste losowanie, bez wczówki tak zwane. Żadne ustawione, broń Boże, to jest wszystko, wszystko przypadek, większy przypadek niż losowanie w multilotku, nie? Tak powiem. No i fajnie idzie. W ogóle kontakt do pana Stok, który przelał w chuj pieniędzy tam z 250 zł przelał na live'ie i innym też w ogóle dziękuję, że robicie takie rzeczy właśnie, bo ja sobie zbieram na tą budę i sobie kurwa nazbieram właśnie dzięki wam. Mam nadzieję, że się trochę też pośmiejecie. Nie wiem, czy to ja jestem taki śmieszny, czy kurwa po prostu śmiesznie wygląda, może jedno i drugie. Nie, się śmieję. Fajnie, że w ogóle strasznie mi się podoba, jak gadam, bo tak jakbym siedział z ziomkami, nie? Naprawdę na tym live'ie. Tak jakbym z ziomkami siedział, kurwa, choć waszych mord niektórych pozytywnych lub bardziej smutnych nie widziałem, tak dobrze mi się gada. Tak nie czuję, jakbym siedział, kurwa, sam przy komputerze, naprawdę. Więc może dlatego się tak rozgaduję na tych live'ach,
Ale dobra, dobra, już tam nie gadajmy o tych live'ach, bo kurwa, jakąś reklamę chyba robisz, panie Krzysztof Panewa. No nie, tam nie. Daleko mi do tego. Już nawet nie wiem, co powiedzieć. O, byłem jeszcze, mam tutaj u pana Piotra Wróblewskiego. Michał mnie zaprosił, w ogóle też akcja. Michał od Mustanga, nie? Zaprosił mnie ze swoją kobietą na taki wypad do pana Piotra Wróblewskiego, żebym się nauczył trochę kręcić fajerą, nie? Sprzedawca z Passata jak dziewczyna z Suma. O! No! No i widzisz, jak sprawnie to zrobiłeś? Czujesz to? Mhm. A, to super, że wróciłeś. Ja trzeba go poprawić. Nie odkręcaj mi prawą ręką w lewym zakręcie w dawno. No i ogólnie coś tam poćwiczyliśmy, coś tam pojeździliśmy. Fajnie, fajnie, spoko. Prawda, że masz wjeżdżać w zakręt na hamulcu, to w momencie, kiedy zaczynasz skręcać, bardzo lekki jest tył auta. Zgadzasz się ze mną? Tak, oczywiście. Zgadzasz, a przód jest ciężki. I teraz... Mustang o dziwo wcirów nie dostawał, bo trzeba było technicznie i powoli. Przynajmniej ja tak wolę, zamiast przyjechać i od razu kozaka zgrywać, to jak mam się czegoś uczyć, to wolę teraz... Teraz wolę właśnie wszystko powoli i na spokojnie, bo wiedza jednak szybciej przychodzi, jak wjeżdżasz i powoli sobie patrzysz, przemyślisz sprawę i jakoś tam powoli czegoś się nauczysz, tam zakoduje to podświadomość, nie? Już od razu wjeżdżasz na pały, ja wszystko umiem, kurwa, panie profesorze, i łapy te sprawy tutaj, a ktoś patrzy, a ty robisz tak, kurwa, system rozjebany jest, no. System, o którym myślałeś, że jest dobry, a się okazuje, załóżmy, zły, nie? Więc ciekawie było. No i teraz, teraz to tylko nic i się umawiać na wycieczkę, proszę ja was, po budę. Jeżeli jakąś budę znajdę, jak ktoś będzie z was miał też, bo tam na grupie też wystawiłem, że szukam na grupach. Tylko wiecie, czasami są takie trupy, no ja już rozumiem, że no dobra, jest tam, trzeba włożyć jakieś pieniądze, ale kurwa, no 1500 załóżmy i masz gnój z podwoziem, no to jest kaszanik tak zwany, nie? Więc to mnie nie interere. No i co? I szukać tylko jeszcze samochodu na testy. Znaczy samochody ogólnie, to dziękuję wam. Wam bardzo dziękuję, że te samochody wysyłacie na fanpage, a naprawdę wszystko zapisuję, oznaczam gwiazdką, żeby później się odezwać do tej osoby. Tylko też właśnie tą kolejność przestrzegać i w ogóle. No i... Ale też nie oszukujmy się, kolejność kolejnością, ale jak jest super samochód do przetestowania, super, super, takim, który nie jest dany nawet człowiekowi, kurwa, posiedzieć w nim. Może przesadzam, ale mówię przykład o sobie, załóżmy, nie? No to czemu nie od razu, nie? I nawet jestem gotów jechać w Polskę, przetestować taki samochód. Tylko co to za testy właśnie? Jak testuje się samochód 300, 400 koni, 500 zwyż, 300, czy 200, jakiś fajny, lekki, czy tam 150? Nie, śmieję się. Jak nie masz gdzie wykorzystać tej mocy i tylko czekać, jak na ulicy będę przyspieszał, gazował, co jest... No korci, korci, bo masz pod nogą, ale różni ludzie oglądają internety i zobaczą, pierwszy raz wchodzi na mój film i mówi, no kurwa, no kara ten samochód, no kara ewidentnie na ulicy robi przypał. Nie, nie może tak być, nie. Bo dla niektórych jeden to jest przypał właśnie, że jedzie się 110, a dla niektórych, że się jedzie 220, no to różnie, nie? Na 90 przykładowo, nie? No, albo 110. Różnie to bywa. Cieszę się, że Volvunek chodzi. No teraz mogę naprawdę w trasę pojechać i się nie martwię, że stanę gdzieś, bo holowany byłem już dwa razy. Ja co garagem je holował, I jeszcze zapomniałem. A, radio mnie jeszcze holował. Ten, co czujniki mi wykręca różne w BMW. Kurwa, chuliganie ty.
I tak to wygląda. No chyba wszystko opowiedziałem, co tam miałem opowiedzieć jak na razie. Będę oklejał samochodzik, będzie taki ładny, piękny. Znaczy, z zewnątrz to może być poobijany, chuj, niech wygląda, byle nie miał tyle pianki, co Morszpin i nie był tak wygięty i nie rzucał się w oczy jak, kurwa, bombowiec w czasie II wojny światowej, nie? Więc spokojnie, ja sobie ten samochód zrobię i czekajcie na odcinki, bo ja też wolę sobie pojeździć, pozapierdalać gdzieś, wziąć ten samochód, podokurwiać, bo mi tak tego brakuje, że nawet sobie nie wyobrażacie. No, ja mam gorszy humor, ja na co dzień zrobię się coraz bardziej oschły, jak nie jeżdżę. Kurwa, dziwne to jest, aż sam czasami sobie się dziwię i mówię, kurwa, dlaczego ja tak mam? Nie wiem, dlaczego tak mam, nie wiem. Po prostu źle się czuję, jak nie pozapierdalam. I to nie zapierdalanie po drodze, bo to nie jest to. Życie choć piękne, tak jest. To nie jest to. To jest. To mi daje taki kurwa, tak jakbym miał zjeść zajebiste danie z krewetkami, załóżmy jakieś. To tak jakbym kurwa opierdolił spaghetti przy tym, nie? Choć spaghetti jest zajebiste przy zapierdalaniu takim, wiecie, gdzieś tutaj na zakrętach w nocy, gdzieś sobie pobawić się chwilkę, coś tam. To jest nic. Nie ma to jak przyrządzone na ostro krewetunie, które raz właśnie na jakiś czas, kurwa długi czas, można sobie pozwolić i to naprawdę bardzo długi. Nie myślę, że krewetki wpierdalam tak często albo co tydzień, albo nawet co miesiąc, ale się kurwa czasem zdarzy, nie? Że chuj, trzeba mieć coś od życia. Tak jak ja wchodzę do sklepu, to mi tak żałuję pieniędzy, kurwa, na jedzenie, żeby kupić coś lepszego. Tak żałuję, żeby sobie kupić ubranie. No, szczerze, gdyby nie kobieta, to bym, kurwa, zapierdalał non-stop w tym samym. No i pewnie zapierdalam i tak, ale zawsze coś tam się zmieni, nie? W moim uniformie. I dlatego... No nie wiem co, no nie wiem co, no. I dlatego właśnie jak jadę na przykład tankować, powiem wam, paliwo, w ogóle nie zwraca uwagi. I większość, wydaje mi się, tak ma, nie? Jak lubi jeździć, to paliwo, pieniądze na paliwo, to jest całkowicie inna rzecz. To jest taka, że jak tankujesz i te złotówki lecą, to jest dla ciebie takie normalne, że nawet nie zwracasz na to uwagi. To musi być. No i ja też tak uważam, to musi być, bo tu masz gdzieś dojechać, tu masz pozapierdalać, dlatego ja wolę mieć samochód w benzynie. Wiadomo, jakbym miał zajebistą sekwencję, nówkę wsadzone w samochód do jakiegoś driftu i byłoby to dobrze zrobione, a da się to zrobić, no to pewnie, żebym jeździł sobie na gazie, ale patrząc na te kurwy rozjebane instalacje, gdzie Czesiek 5 razy owijał, kurwa, jakąś taśmą, plakietką z Delmy, kurwa, kable, bo nie stać go było na taśmę, no to chuj strzela i później jedziesz, nie dość, że ci odcina zapłon normalnie na benzynie, to i na gazie tym bardziej nie jedziesz, no to w dupę se można wsadzić, kurwa, taką instalację, a jest takich od chuja. Więc co to za oszczędność właśnie, jak masz rozkurwioną. Z pany i panewki trochę się oburzyłem. Mam nadzieję, że vlogek się podobał. Krótki, bo krótki, ale już starczy tych wywodów moich, takich długich, co ja będę przedłużał, nie? Aż przypierdolę, zobaczcie. Chmurka niech zostanie. Wkręca się jak pojebana. No jak ten samochód teraz chodzi, to jestem w szoku. Bajeczka. Dobra, panie, trzymajcie się. Na razie. Cześć. Nie, 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 nie robię ronda. Strzała.